czołem, ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Snake RTX. Ale zaczynamy od czegoś nietypowego, ponieważ wszedł nowy update. Nazywa się on Orb Update. I chciałbym zacząć od takiego małego, może, nie wiem, trybutu do twórcy, nie wiem jak to nazwać. Wielki szacunek mam do typa. Wielki szacunek mam do gościa, że on cały czas tę grę usprawnia. I za chwilę po tym update'cie zobaczycie, że on naprawdę ma fajne plany co do rozwoju tej gry. I naprawdę jestem pod wrażeniem i uważam, że tacy twórcy to jest złoto. To jest, ja mam do niego naprawdę tutaj ukłony biję w jego stronę bardzo, bardzo intensywne. Natomiast zobaczmy, jak gra się usprawniła, bo ona naprawdę co miesiąc, wydaje mi się, co tydzień będzie wyglądać naprawdę inaczej, coraz lepiej, coraz bardziej będzie rozbudowana. No ale przejdźmy sobie przez ten update na początku i wiecie, no możecie sobie to skipnąć, ale myślę, że warto posłuchać, bo to są naprawdę fajne rzeczy. Przede wszystkim możecie teraz zagrać na telefonach w Snake'a, więc proszę bardzo, zapraszam. I na Google Play'u i na App Store'ze. Skubanie jest nawet na App Store'a wpuścił, a to wiadomo, że to nie jest tak łatwo, tam licencje trzeba zdobyć i tak dalej. Zupełnie inaczej działa teraz Healer i Psyker i to mi się nie za bardzo podoba, jak Healer działa, ponieważ Healer teraz po prostu wyrzuca orby, czyli takie zielone kuleczki na planszę trzeba je zebrać, żeby dopiero się uleczyć, więc jest trudniej się leczyć. Nie wiem, dlaczego twórca w tym kierunku poszedł, ten nowy update nie za bardzo mi się podoba. Doszła też nowa klasa Explorerów, która ma od razu jakby, no zobaczycie zresztą z gry, ona ma tylko po jednym dodatku. I zarówno, znaczy, że ona ma dwa feature'y i od razu wymaga tylko jednej jednostki, ona tak jakby samodzielna jest i dostaje bonusy za sety innych jednostek. Są też nowe przedmioty dla healerów, dla psykerów oraz dla conjurerów, także możecie zdać o tym poczytać. Jest trochę tutaj zmian w balansie, które są naprawdę spoko, bo troszeczkę została gra ułatwiona. Mamy na przykład przez pierwsze 9 poziomów więcej złota i nie ma 2 sztuki, tylko 3 sztuki, co naprawdę sporo zmienia. Troszeczkę są ułatwieni przeciwnicy w dalszych falach, co też powinno trochę ułatwić grę. Mamy też nowe rzeczy związane właśnie z quality of life, jak chociażby mamy... Co my tutaj mamy? Current Saints... O, widzimy, jaka jest wielkość naszego Snake'a w końcu chociażby, tak? Troszkę poprawek i... No właśnie, i... Co planuje twórca w przyszłości? Bo to jest moim zdaniem rzecz, o której fajnie by było teraz pogadać, bo on naprawdę ma fajne pomysły. Dodatkowe chce przedmioty dodać, 20 nowych przedmiotów, ale teraz rzeczywiście chce je stworzyć tak, żeby było łatwiej faktycznie sobie tutaj zaplanować build, żeby to nie było całkowicie losowe, bo na razie naprawdę teraz trzeba trafić na dobre przedmioty, żeby mieć szczęście. W ogóle też obniżył znowu koszt rerolowania do 5 zł, z 8, a to było 10, więc cały czas poprawia, cały czas balansuje. Ma zamiar dodać właśnie te tryby Endless i Looping Mode, jak również Rogue Mode, o tym zaraz opowiem. I Conjurer będzie pewnie jeszcze, widzicie, klasą, która będzie zmieniona. No i teraz tak, on będzie chciał przez następny miesiąc popracować nad przepisaniem gry na nowo, bo mu się nie podoba, jak to wygląda teraz w kodzie, bo nie sądził, że aż takie popularność gra będzie miała, więc całą grę chce przepisać jeszcze raz. W ogóle ciekawostka, to wypatrzona w komentarzach, dziękuję bardzo za ten komentarz, choć nie pamiętam niestety, kto mi o tym powiedział. Gra jest stworzona w tak zwanym Love Engine. Pisze się love jak miłość, tylko że o ma dwie kropeczki, tak zwany umlaut. I jest to silnik, który kompletnie nie ma edytora. Wszystko piszecie w 100% w skrypcie, który nazywa się, znaczy pisać skryptem, tak, programując, w Lua. Może Lua kojarzycie, szczególnie jak ktoś z was kiedykolwiek modował, często mody są pisane w Lua. Więc taka ciekawostka, więc jest szacunek, że on to wszystko ogarnął. I teraz, to jak już ulepszy tę grę i usprawni, będzie nowy system statystyk, tak jak w Slay the Spire chociażby, czyli jak na przykład masz napisane, że coś jest, powiedzmy, AOD, tak? AOE, to będzie wytłumaczone, że AOE znaczy Area of Effect. Jak będzie DOT, wiadomo, że Damage Over Time. I będą tłumaczone te wszystkie elementy. Właśnie to chyba to tak system, tak? Czy to nie? Czy to jest nie to? Dobra, to jest co innego, tak? Tagowanie systemu. Tak system, przepraszam. O, Keyword Explanation, to jest to, o czym mówię. Post Battle Stats, będzie można te statystyki zobaczyć, kto najwięcej obrażeń zadał. Wszystko będzie chciał przypisać, to jest fajne. I ten Roguelite Update, który prawdopodobnie za, powiedzmy, mniej więcej 2 miesiące ma wyjść, to jest coś jak właśnie też w Slay the Spire, ponieważ pamiętacie, że w Slay the Spire przychodziliśmy od węzła do węzła. Wybieraliśmy, no dobra, to teraz chcę pójść walczyć z wrogiem, albo chcę pójść do sklepu, albo chcę walczyć z wrogiem elitarnym na przykład. I takie wybory teraz będą, taka ścieżka. Trochę jak w FTL-u, wybieramy sobie też ścieżkę, jaką chcemy pójść, żeby rozwijać nasze
naszego Snake'a. To też jest fajny pomysł i w tej grze rzeczywiście mógłby mieć sens, tak? No i jeszcze więcej jednostek, które tam polecają różni ludzie w komentarzach, w dyskusjach, więc on też czerpie inspiracji. Będzie więcej i ma zamiar też dodać odblokowajki, bo też widziałem w komentarzach, że pisaliście, że brakuje tej grze jakichś odblokowajek, tak? Że po przechodzeniu kolejnych poziomów nie gra jest po prostu trudniejsza, tylko że dostajemy też coś, co nam tę grę urozmaica. I takie coś tutaj gość ma zamiar wprowadzić. Niesamowite jest też to, że cały ten update log jest napisany też praktycznie, widziałem żadnej literówki, poprawnie gramatycznie, widać, że z uwzględnieniem, wiecie, formatowania, to jest jeden człowiek, on to wszystko tutaj sam robi. Wielki szacunek, że on w tydzień jest w stanie tyle rzeczy zrobić, przygotować ten update, napisać go, faktycznie zaprogramować nowe rzeczy, poprzemielać, słuchać również, czytać opinii ludzi. To jest dla mnie naprawdę niesamowite i to jest też jeden z tych, powiedzmy, powodów, dla których ja w ogóle gram w Snake'a, mimo że no to nie jest powalające, myślę, do oglądania i myślę, że z każdym odcinkiem będzie coraz gorzej, ale nie przejmuję się tym kompletnie, bo gra mi się w to bardzo dobrze, choć chciałbym spróbować zagrać to z wami na jednym z następnych live'ów. Patrzcie na harmonogram, żeby wyłapać kiedy. Ja sobie zagrałem w ogóle, bo też po tym update'cie zobaczyłem, jak to się gra i rzeczywiście 3 razy sobie zagrałem i w końcu mi się udało wygrać z 4 razy. Miałem 6 rogów i 5 warriorów. Gdzieś tutaj chyba ten screenshot nawet zrobiłem, o, proszę bardzo, tak to wygląda, nie wiem, czy akurat tam nie ucinam chwilkę, kawałek, więc proszę bardzo, z taką oto ekipą udało mi się pokonać NG+3, dzisiaj też spróbuję pokonać NG+3, zobaczymy, co nam dojdzie, więc po prostu zacznijmy grać. No dobra, no to lecimy i widzicie, już jest zmiana, widać, ile jest tu jednostek, nawet jeżeli mielibyśmy grać rzadziej w Snake'a, no łatwiej, tak, Snake RTX, będę chciał co jakiś czas do tej gry zaglądać po prostu, bo to jest, ja sobie naprawdę prywatnie czasami zagram, bo to jedna gra może trwać rzeczywiście w godzinkę, można kilka gier rozegrać, jak idzie wam źle, albo jak idzie wam dobrze, no to powiedzmy w pół godziny, 40 minut może być ta cała pełna gra, wiadomo, że więcej czasu spędza się na takiej pełnym przejściu, jak nagrywam, no bo jeszcze z wami rozmawiam. Zobaczymy sobie Swordsmana, weźmy sobie Vagranta, żebyście zobaczyli, jak działają teraz Psykerzy, bo teraz Psykerzy w sumie wystrzeliwują z siebie po prostu orba, który lata wokół nich, dlatego to się Orb Upgrade nazywało. Orb Update, przepraszam. I widzicie, tu jest atak per active set, a jest tylko jeden Explorer, tylko jedna jedyna jednostka, tak się nazywa. Create piercing damaging orb around each Psyker, tak? Czyli Psykerzy w tym momencie takie kuleczki wokół siebie wystrzeliwują. Nie wiem, czy akurat na NG plus 3 to jest coś, czym jesteśmy w stanie wygrać. Zaraz. Nie kupiłem tego Psykera w końcu? Aha, gadałem o nim, ale go nie wziąłem, tak? No, okej, super. Okej, mój błąd. Ojej. No dobra, czyli teraz już nawet... O, a ładnie. Plus jest taki, że faktycznie... Wow, no dobra. Plus jest taki, że faktycznie widzę, że... Aha, bo im więcej mój cios... tak, bo to jest tak, że on ma im więcej ciosów, im więcej przeciwników jest w zasięgu, tym więcej obrażeń zadaje Swordsman, tak? Od razu Silence, Assassin na dzień dobry. Widzicie, teraz mamy plus 3 złota. Tak, przy pierwszych kilku poziomach, więc to też jest fajne. Ułatwia rzeczywiście rerolowanie, czy dobieranie więcej jednostek na start. Weźmy sobie merchanta, żeby jeszcze więcej hajsu zarabiać, tylko że na razie to jest tak średnio. Mogę wziąć asasyna, tylko tu już jest tier 3. No mogę. Mogę wziąć asasyna. Niechaj będzie. Asasyn, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, jaki build z tego wyjdzie, naprawdę. Muszę przyznać, że to wszystko wychodzi w praniu, ale chciałbym rzeczywiście coś powtórzyć właśnie tak, jak mi się to udało. Czyli coś w okolicy właśnie Rogue'a, Rogue, Warrior, bo to są rzeczywiście chyba najpotężniejsze klasy, a myślę, że szczególnie na wyższych poziomach trudności, no to już trzeba będzie inwestować. W moim przebiegu też szkoda, że podsumowanie nie pokazywało przedmiotów, bo też mi się pięknie przedmioty dobrały do tego, co chciałem. Miałem bonus pod Rogue'ów, miałem bonus pod... Pod Mercenary, w ogóle miałem chyba złodzieja, czy jak on tam się, jeden z tych Mercenary się nazywał. I w każdym razie ten Mercenary był na tyle potężny, że miałem też bonus do niego, że im więcej złota posiadałem, tym większe obrażenia on zadawał. A to był chyba właśnie Thief, który miał potężne obrażenie, też był chyba tam, nie wiem, czy na maxa zrobione, czy nie. Więc fajnie, tak? Fajny build, miner, picking up gold, i releases 4 homing projectiles that each... Dobra, możemy teraz, wiecie co, zagramy sobie na Mercenary, rzadko graliśmy na niego, weźmy też Magika. Czy też Huntera mogłem? Dobra, ale wezmę też Magika, wiadomo, że on jest słabiutki. Bo jak jakieś obrażenia mamy hard, więc to trzeba brać czasami na... No, myślę, że to w ogóle trzeba brać na początku jednostki, tak? Picking up gold, releases... Tak, no i teraz zobaczycie właśnie, ja rzadko zwracam uwagę na te złoto, które leci na planszy, więc teraz postaram się rzeczywiście patrzeć, gdzie... O Jezu, zielone dziadostwa.
patrzeć, gdzie akurat faktycznie, gdzie faktycznie zielone, gdzie będą wyrzucane te kropki, te kropeczki malutkie. O, to akurat jest spoko, bo oj, to jest bardzo spoko. Nie mamy nic leczącego, ale nie wylatuje w ogóle, na razie nie wylatuje w ogóle hajs z kolegów, ale trzeba uważać, bo to w sumie już ledwo żyje. O, jest hajsik. Rzeczywiście wystrzeliwał pocisk. On chyba w ogóle, te pociski są naprowadzane chyba, tak? Więc może byśmy zrobili, zobaczymy, jak będzie szło nam z Mercenary. Wiadomo, no czasami trzeba potestować też rzeczy. Niekoniecznie ma być najbardziej OP build, tylko no wiadomo, że... Aj, bez OP buildów to tak średnio będzie. Cyk. I aha, one sobie krążą. Aha, ale niekoniecznie są naprowadzane. Czasami, a jak nie ma przeciwników, to lecą jak porąbane prawdopodobnie. Magnify. Area size. Ale właśnie, teraz do czego? No prawdopodobnie do wszystkich AOE jest zwiększone. Czyli byśmy chcieli, jeżeli wziąłbym to, to bralibyśmy dużo pod Area of Effects, żeby był jeszcze większy efekt uderzeń. No dobra, okej. Tylko to zwiększa tylko zasięg, tak? Ale zasięg akurat pod Swordsmana zasięg pasuje. Więc wychodzi na to, że zostajemy na razie z tobą. Zostajemy na razie z magikiem. Ewidentnie. Co my tutaj? Aha, to Magnify, Area Size. No i powinniśmy widzieć te różnice. No na razie nie chcę rerolować. Mogę wziąć kleryka, żebyście zobaczyli, jak wygląda Healing Orb, bo to się, jak widzicie, zmieniło. Więc zobaczymy. Ja bym chciał pod tym mercenarii pójść, bo na początku szczególnie jest o tyle fajnie, że to więcej hajsu zdobywamy, więc mamy większą możliwość ulepszenia się potężniej. To trzeba uważać. Szczególnie jak się odbijam od... Jestem strasznie wolny mimo wszystko, tak? O, widzicie, jest healing orby. I teraz już nie ma takiego prostego leczenia. Trzeba zebrać te kurcze orby. Znaczy wiecie, no też jest taka opcja, że w sumie to jest o tyle może być spoko, że zostawiamy sobie te orby dopiero... Używamy ich dopiero, kiedy przyjdzie na to czas, tak? Jest jakieś delikatne nakręcanie się. Okej, spróbujemy... No właśnie, żeby jak najmniej oberwać. Także innymi słowy, leczenie zostało utrudnione. Tak? I teraz pytanie brzmi, pytanie brzmi, czy twórca uznał, że leczenie było OP i uznał, że jest zbyt prosto się leczyć? O, dawaj ten, dawaj to. Zebrałem, dobra. Plus 2, tak? Udało się zebrać. O, Swordsman już jest ulepszony, bardzo dobrze. Usurer, jak on w ogóle? A to nie było przypadkiem z N kiedyś na początku? Takaś literówka poszła, czy co? Dealing damage per second. O, proszę bardzo, to jest fajna jednostka. Tylko też mamy bonusy teraz za każdą dziesiątkę, tak? Więc możemy przetrzymać to, zrobić log, bo chcielibyśmy wziąć i Swordsmana, i ciebie. Dealing damage per second, tak? Cursor, Voider i Mercenary. Idziemy mocno w Mercenary. A w ogóle jakie tu są bonusy? Your first item reloads free. 8 homing projectiles instead and they pierce twice. No kurczę, rzadko szedłem w Mercenary, ale może warto byłoby. Więcej hajsu, znaczy większa szansa na rerolę. Więcej pieniędzy na rerolę. No właśnie. To może być ciekawy build. Tylko pytanie, jak długo przeżyjemy, szczególnie, że nie wziąłem znowu nic. Ale to jest zwykła fala, więc... poświęca się. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj. Tylko, że to jest ten zielony. No właśnie. Dobra. No, tam już troszkę poobrywali. Aha, ja tego usurera nie wziąłem w ogóle, tak? No i teraz trzeba łapać te orby. Mam nadzieję, że jest jakiś upgrade gdzieś, co pozwala te orby przyciągać do siebie. Byłoby jakieś miłe. Aj. Byłoby to miłe, gdyby się przyciągały do siebie. Oj. Dobra, leczyłem się. No, wiecie, że było łatwiej, jak oni automatycznie leczyli. Teraz, kurczę, ja bardzo rzadko brałem healerów w moich grach. Zresztą widzieliście też na odcinkach. Ale prywatnie też bardzo rzadko idę w healerów, bo ja jednak wyznaję taktykę stłamsić przeciwników damage'em, a nie skupiać się na tym, żeby leczył. Być może jest trochę błędna taktyka? Może niekoniecznie zawsze taka, co... Nie zablokowałem w końcu! Ja kompletnie chyba jakby jedno mówię, a drugie robię. Kompletnie chyba nie ten. Nie ogarniam. Bo Swordsman się powtórzył, chyba zapomniałem, wiedziałem, że zablokuję i nie zablokowałem chyba. Albo coś nie działa. Nie wiem, już teraz nie wrócę, myślą. W każdym razie, no kurczę, chciałem tamtego wziąć typa, bo byłby kolejny mercenary. Wezmę Vagranta, żebyście zobaczyli, jak to działa. Wezmę Swordsmana, zaroluję raz i mam jeszcze jednego Swordsmana, okej. Okay. Sabotażysta jest mocno spoko, bo też AOE zadaje. Dobra, weźmy sobie jeszcze Sabotażysta. Sabotażysta jest mocno spoko. On jakby
Przede wszystkim mam tylko jednego Warriora. No dobra, miało iść inaczej, ponieważ on no, wystrzeliwuje dwie jednostki, elitarny jest teraz, no to chcielibyśmy jednak pocisnąć. A obiorę też Archera. Skoro jest elitarny, to biorę wszystko, co tu się pojawiło, będziemy najwyżej sprzedawać. Tego elitarnego trzeba wybić. A widzicie, i mamy taką jednostkę białą, która się tutaj kręci i wierci. Dobra, typa trzeba wykończyć jak najszybciej. Zanim on wykończy nas. Tak? A on potrafi... No właśnie, jego specjalną właściwością to jest właśnie to, że on... Dobra, tu pięknie. Poleczymy się troszkę. Że on właśnie generuje te jednostki. Które... Oj, nie trafiłem, nie wziąłem. A, już zrobiłem? Czy to jest elitarny? Tu chyba elitarny. O ja pierdzielę w sam środek. Lecz się. Chociaż trochę. Elitarny chyba już padł. Tak, to są chyba małe pastylki. Małe pastylki. No małe, dobra, padło na szczęście. Okej. Okay. No dobra. Unwavering stance. All warriors gain defense every 5 seconds. O kurcze. Gold coins and healing orbs are attracted to the snake. Proszę bardzo. Wymęczyłem, ale to też jest piękne, tylko że mamy je... No właśnie, mamy jednego warriora na razie. Ale już na poziomie drugim przynajmniej. Dobra, weźmy magnetyzm. Przyciąganie healing orbów to tak jakbyśmy mieli od samego początku healing orby. Dobra, co my tu mamy? Damage, ale to znowu jest, zobaczcie, mercenary. Im więcej złota mam, tym więcej obrażeń zadaję. To jest moim zdaniem, gambler jest znakomitą jednostką do usuwania bossów. Tylko że random enemy, nikt nie może być na planszy oprócz bossa, ale boss też może dostać free. Outlaw jest fajny, tylko że warrior i rogue, mielibyśmy kolejnego roga. I tu mamy Jester, też jest rogiem. I byśmy mieli drugiego, nie, pierwszego cursera, co prawda, bo miałem kupić tego usurera, czy jak on tam się nazywa, ale go nie kupiłem. Na pewno sprzedaję archera, bo go teraz nie potrzebuję. Psykera też raczej będę chciał chyba sprzedać. Nie sądzę, żeby chciałem, nie sądzę, żebym chciał, żeby został razem z nami na dłużej. Bierzemy gamblera. Będziemy szli w mercenary, zobaczymy jak długo pożyjemy z taką taktyką. Ojejej, explode. No ale to tutaj jest właśnie, że oni muszą eksplodować, gdy wystrzeliwują. Dobra, wezmę sobie outlaw, bo to da nam przynajmniej jeszcze bonus do rogue'ów. Dobra, mam dwóch warriorów. Tak, akurat warriorzy są na brzegach. Dobra, czy chcę trochę zmniejszyć długość naszego kolegi? Gambler, no właśnie, zobaczcie, oni są tacy, on nic nie robi. On w sumie niewiele robi sam z siebie. Psyker coś tam, Vagrant coś tam robi. Wiecie co, ja go sprzedam, będę miał 20 akurat, wiecie? I to da mi więcej złota na następną rundę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie, na razie wiecie, no też z jednej strony fajnie byłoby jak najszybciej te jednostki zwiększać im poziom zaawansowania. O, rzeczywiście przyciąga. Bardzo dobrze. Niech tak będzie. Mam nadzieję, że będziemy zarabiać więcej hajsu dzięki temu. Dobra, przyciąga orba. Dobra. Tak, panie. Ło! Wam tak wymierzyć, żeby było dobrze. Dobra, leczymy. Oj, 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 oj. W najlepszym miejscu się pojawili. Dobra, pięknie. Cyk. Coś pod AOE by się przydało jeszcze. To moglibyśmy w ogóle, wiecie. Niekoniecznie, bo w tej grze jest tyle fajne, że możecie iść tak, żeby rzeczywiście. Bo ja na te achievementy poluję, tak? Więc moja rozgrywka jest pod to, żeby. Żeby złapać achievementy, czyli wygrywać gry po prostu konkretnymi setami, żeby zdobyć achievementy. No to jest mój taki cel mały, tak? Ale wiadomo, że można tutaj naprawdę nie iść nawet w ogóle w te synergie, chociaż one dają dużo, albo po pojedynczej synergii pójść i skupić się bardziej na tym, żebyśmy mieli jednostki, które po prostu są pod build. Czyli jak tutaj mamy na przykład build pod Area Size, no to robić przede wszystkim tych, którzy zdają obszarowe obrażenia. A i patrzcie, 41 golda. To jest też zwykła plansza, więc ja bym zaryzykował. Tutaj dużo ryzykuję, co prawda, ale chciałbym zaryzykować i nie brać na razie nic, nie rerolować, bo to daje mi 4 dodatkowe złota. Dobić do tej stówy jak najszybciej i zdobywać jak największe bonusy, bo to jest zawsze 10 golda dodatkowo. To jakby się udało to przeżyć, najważniejsze, żeby to się udało przeżyć, tak? To naprawdę może zrobić różnicę. Tylko no gramy na NG plus 3. Gdzie NG plus 4 już jest i kolejne, wiecie, że będzie coraz trudniej. A na razie te obrażenia to są takie sobie, że no w sumie nie są jakieś powalające. Oj, 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 oj. Strasznie dużo was tu wyszło. Dobra, warrior nawali, jeszcze się uleczy. Dobra, to przyciąganie powinno trochę pomóc. Znaczy, jak mamy wzięty magnetyzm, to wiadomo, że chcemy w mercenary pójść do samego końca. Aj, chciałem to zabrać, a to niebieskie. I prawdopodobnie pójść też w leczenie, więc jakieś jednostki leczące też byśmy chcieli.
Może niekoniecznie zwykły healer, bo on tam jest kijowy, można powiedzieć, to na początek taki, na rozpędzenie. Albo tam jakiegoś innego healera, może jakieś fairy by się udało zebrać, albo faktycznie dwóch healerów wziąć, może zrobić jakiś build pod healerów. Ja tak rzadko build pod healerów robiłem. A priest też, pamiętacie, priest był genialny, bo... Ale zarabiamy teraz hajsy, zobaczcie. Priest był na tyle świetny, że ksiądz leczył wszystkie jednostki. Teraz wystrzeliwuje 5 orbów zamiast jednej, nie? Więc to tak. Tak to właśnie jest. Biorę sabotażystę, biorę. Trochę muszę rzeczywiście się poulepszać, więc trochę teraz przerzucam. Poreroluję. Kleryk. No nie chcę kleryka. Mamy wizarda. AOE, tak? A wiemy, że to area size. Może byśmy chcieli wziąć wizarda. Weźmiemy wizarda. Zobaczymy, co z tego pójdzie. Bo widzicie, że tu mam przede wszystkim zadanie. No oprócz asasyna, większość jednostek zadaje obrażenia obszarowe. Oczywiście pomijam też te jednostki, które są dodatkowymi jednostkami. No i tutaj, tak? Dobra, panie... Idziesz pan tu na koniec, panie wizard. 6. Tylko to jest hard. Dajmy sobie jeszcze jedną iterację. Squire. Squire jest mega. Squire, ja muszę mieć Squire'a. Nie dość, że on daje nam więcej... Wow, już mam maksa? O kurczę, bo Squire jest tyle, na tyle potężny, że on daje nam obronę i obrażenia dla wszystkich. To jest naprawdę znakomita jednostka. Możemy sobie wyrzucić jednego z Mercenary na przykład. Jeżeli nie chcemy pójść pod Mercenary. Zanim się Thief pojawi, to trochę minie czasu. Dlatego Wizarda wziąłem, tak? Może zamiast tego Wizarda wziąć Squire'a jednak, który zwiększa innym obrażenia. Wiecie co? Tak, wziąłem tego Wizarda, ale chyba od razu z niego zrezygnuję, chociaż jest AOE. I to jeszcze strzela pocisk, który robi obrażenia obszarowe. To byłoby fajne z tym. Ale dobra, sprzedam Wizarda, wezmę Squire'a. Wydaje mi się, że będzie ciekawszy, no i on będzie jako ostatni stał. Żeby to Warriory, które mają najwięcej HP ogólnie, były na tyłach. Zawsze Warriory staram się rzucać na początek i na koniec, więc mamy już bonus jeszcze do obrony dla nich. Mamy szansę na krytyki i mamy też szansę na wyrzucanie złota. Nie musimy dobijać do 4 mercenary, jeśli nam nie podejdzie, ale możemy oczywiście. Spróbujmy dorolować jeszcze, zobaczymy, co nam wyjdzie. Flageland. Okej, to jest Psyker oraz Seo znowu. Grants damage to all allies, ale tuż mamy chyba dużo jednostek supportujących. Trochę nawet za dużo bym powiedział. Potrzebne nam są przede wszystkim teraz obrażenia. Dobra, weźmiemy Minera, weźmiemy Swordsmana, Barbarzyńca. No i znowu super, tak? No, gdybyśmy chcieli robić build pod Warriory, to nam na razie gra podrzuca dobre jednostki. Może nam wystarczy tyle rogów, może byśmy wzięli tego Barbarzyńcę. To jest kolejny, który jeszcze robi, zobaczcie, jeszcze stanuje przeciwników. Czyli ich ogłusza, po polsku mówiąc. Moglibyśmy pozbyć się któregoś z Minera, przed chwilą wziąłem, który podnosi to złoto i wystrzeliwuje pociski. No, nie wiem, czy on jest jakiś powalający, ten Miner. Wiecie co? Nie jara mnie aż tak bardzo. Wezmę sobie Barbarzyńcę. Barbarzyńca tu będzie stał tuż za... Nie, dobra, tego będę chciał chronić jednak, bo no mimo wszystko fajnie byłoby mieć obrażenie dla wszystkich, więc Barbarzyńca będzie z tyłu stał i stanował. Dobra. Zrobimy ten reroll, może coś w Blade, no i kolejny znakomity Warrior. No i widzicie, teraz już można coś budować, więc jakbym chciał wziąć Blade'a, no to znowu z czegoś muszę zrezygnować. Kleryk, no teraz mam... No nie chcę usuwać kleryka. Tak patrzę, że w sumie chodzi na to, że magika trzeba będzie pozbyć się. On ma ten Area of Effect, ale też ma Area of Effect. Nawet jest potężniejszy niż tamten. Żegnaj magu, bierzemy Blade'a. I stawiamy go tu na początku. Czemu nie? Mamy 50, jest bardzo dobrze. Bane'a, gdybym wziął, miałbym dodatkowe bonusy, zobaczcie. Bane co robi? Create small void rifts on death. To takie... To są te takie rzeczy, które dają obrażenia w czasie rzeczywistym. I nie wiem, czy rifts, jako że też mają swój zasięg, też nie byłyby większe, ale to... Mam nadzieję, że w przyszłości twórca bardziej to precyzuje, żeby nie mieć wątpliwości, co do czego jest i co z czego benefituje. Dobra, o jak ja nie cierpię tych białych szmergli. Dobrze wiecie, że nie cierpię białych szmergli? One są naprawdę, potrafią zrobić rozpierduchę. Znaczy jest na nich sposób. Dobra, trafiłem go. Jest na nich sposób, trzeba po prostu być jak najdalej od nich, tylko że przy długim wężu jest bardzo ciężko nie dać się trafić ich pociskom, zresztą zobaczycie za chwilę. Proszę bardzo, oni strzelają naprawdę ostro. Dlatego lubię bardziej w niego tam od razu jechać na front, tak? I frontalnie ich bić. Teraz straciłem healera z tego, co widzę.
Ajajaj, straciłem kolejnego. O, i tam się ułożyło ich trzech. O właśnie, to jest niebezpieczne. No i teraz zrobiłem jajo. Ale teraz zrobiłem jajka. No nie! A to jest ostatni, o Jezu, dobra, słuchajcie. Okej, nie wiem kogo ja tu mam. Mam ciebie, dobra, muszę teraz to przeczyć taktycznie. O, widzicie, to był błąd. Dobra, udało się, na szczęście się udało. Ojej, było niebezpiecznie. Enemies take damage per second for 3 seconds when cursed. Ale no nie mam chyba żadnych. Mam jakiegoś cursera? Mam jednego. Stuns enemies, cursor, czyli jeszcze dodatkowo dostawaliby jeszcze te obrażenia, dodatkowo. Damage per second for 3 seconds, czyli zdobywaliby 30 obrażeń, maksymalnie 60 obrażeń, za każdym razem, kiedy zostaliby przeklęci. To jest spoko, to jest świetne pod cursorów, gdybyśmy robili build pod to. Position free has 50% szybsze ataki, też jest całkiem niezłe. Ranger arrows, ale mamy bardzo, w ogóle nie mamy żadnego rangera. To jest spoko, bo to pozycja trzecia, nie trzeba tego ulepszać, nie trzeba wydawać hajsu. Ma 50% zwiększony attack speed. Gdybyśmy kogokolwiek innego wzięli, tylko w tym momencie to jest gambler, oczywiście potem będą się te pozycje zmieniały. Ale on tu zadaje potężne obrażenia w zależności od tego, ile mamy złota, więc on potrafi naprawdę zadawać potężne obrażenia. Ale to jest zwiększenie attack speedu, więc cokolwiek chcemy, to można zwiększyć attack speed i to po prostu będzie dwa razy szybciej. W sumie tak. Nie dwa razy szybciej, 50%, pół razy szybciej, można powiedzieć. Szybciej będzie atakować, no. Więc, ale przydałoby się zwiększać ich ogólnie te. Ale mamy hajs na rerolę, więc zaryzykuję. To samo. O, damage over time. Mamy damage over time chyba tylko od Rogue'a, więc Call of the Void byłby super, ale czy mamy więcej? Czekajcie, czy mamy więcej obrażeń? Co my tu mamy? Damage... Nie mamy za bardzo, nie? Więc Call of the Void znowu jest świetny pod tych, którzy zdają obrażenia damage over time, tak? Kinetic Bomb wezmę. To czasami potrafi uratować. Odpycha wszystkich przeciwników. Gdyby jeszcze zdobyć ten upgrade, że oni rozwalają się o ścianę, a jest taki przecież, można rolować i próbować szukać, to byłoby znakomite. To będziemy starali się znaleźć. Dobra, no to czas trochę porolować i poszukać odpowiednich jednostek. Żeby... O! No mamy już Swordsmana ulepszonego. Bardzo dobrze. Dual Gunner się pojawił, którego lubię brać, ale... Ale nie pod ten build może? Rogów nam wystarczy? Jeszcze chcemy jednego na pewno Warriora wziąć. Zobaczymy, czy uda się na 6 Warriorów coś tu zdziałać. Zwykły Scout. Też bardzo szybko można go, prawda, usprawnić, no ale... Cryomancer, Nearby Enemy. O, no to jest właśnie Damage Over Time, tak? Więc tu będzie chciał to twórca lepiej to opisać. Widzieliśmy, że... Byłoby wsparcie. I drugi Voider by był dzięki temu. O, widzicie, Damage Over Time to Elite Voiders. Byłoby ładne wziąć, no, ale to pewno build. Wszystko zależy od tego buildu. Mamy kolejnego asasyna. Jest Highlander. No, on ma znakomite obrażenia. No i znowu musimy się kogoś pozbyć. I zastanawiam się teraz, kogo my chcemy wywalić. Czy sabotażystę, ale wtedy stracimy bonus do rogów. Czy wyrzucić leczącego, jak wiecie. No, ale mam magnetyzm, który przyciąga. Może wyrzucę tego podstawowego leczącego i będę chciał zastąpić go lepszym leczącym w przyszłości. Na razie weźmiemy Highlandera. Tak, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko no, rzadko będziemy go ulepszać, to jest tier 4. Wstawimy go na początek. Dobra, okej, ale myślę, że możemy jeszcze spróbować po... Zrobię jeszcze tutaj 10, nie kosztowała nas, tak? To mamy bonusy. Sabotażysta, dobra. I jeszcze raz przerolujemy, mamy znowu sabotażystę. Juggernaut. Pushes enemy away. A wiecie doskonale, że my tutaj mamy też te bonusy, które... No, jakby to jeszcze zgrać ładnie. Oj. Czy możemy zamienić go za kogoś innego? W sensie za jakiegoś Warriora, którego już mamy? Możemy zamienić jakiegoś Warriora. Co my tu mamy? Mamy... Throw multiple blades that deal AOE, ale to też... Aha, to jest nuker. Okej, multiple blades. Tylko nie wiem, co to znaczy multiple. Kilka dają. No tutaj mamy... Ale jeszcze też odpycha przeciwników. Forcer. To jest tier 4. Dobra, wiecie co? Zamienię. Mimo, że to jest spoko, bo to naprawdę potrafi zadać jakieś obrażenia, to ja zamienię go na Juggernauta. Dlaczego? Sabotażystę biorę jeszcze jednego. Bo te odpychanie... I tu odpychanie... Gdyby to ładnie zgrać z odbijaniem, zniszczeniem się na ścianach, to byłby pięknie. I chyba lecimy. Bo to też jest 5 złota na następną rundę. I im szybciej dobijemy do 100, uważając na to, żeby nie przegiąć, bo to... Wiecie, to jest 50 zł, to mogłoby sporo bo dodatków wyjść, tak? Mogłoby wyjść sporo fajnych rzeczy moglibyśmy dorzucić do naszej ekipy.
Dobra. Ajajajajajajaj, ale dobrze, tam na końcu też mam tych jednostki. Dobra, tu mamy kolejnego, przeplecimy obok, pięknie. No, ładnie. Gdyby jeszcze nam się wrolował i będę chciał zobaczyć, czy mi się uda zdobyć, gdyby jeszcze wyrolować przedmiot do obrażeń Area of Effect, czyli po prostu Area of Effect spotęgowany taki przedmiot, to byłby znakomicie, to było tak piękne, bo ten build by było. Po prostu wydam teraz dychę, żeby zwiększyć zasięg i szukamy dalej. Merchant. Dobra. Juggernaut. Pewnie. Reroll. Reroll. Mamy cały czas zwykłą. Dual Gunner, Arcanist, Chronomancer. To nie jest ten typ, na który chcemy wydawać hajsy. Zostawiam 60. Jedziemy, bo za chwilę wycie. Będzie pewnie elitarny. Nie pamiętam też jeszcze. Nie wyliczam. Nie zwracam uwagi. Czy co 6 chyba jest... Znaczy, wydaje mi się, że co 3 jest hard i co potem... A co 6? Znaczy, trzeci poziom to hard, szósty elitarny. 9 hard, 12 elitarny. Wydaje mi się, że tak to jest. Ale muszę wam powiedzieć, że na pamięć... Nie badałem tego jeszcze aż tak dobrze. Nie zawsze się obawiam najbardziej tych strzelających niebieskich też, ale mam na nich sposób. Wystarczy dobrze się ustawić względem nich. O, no i Forcer pięknie zrobił jajko. W jajko. Także posiadanie przynajmniej dwóch mercenary, przynajmniej na początek gry, potem możemy mercenary się pozbyć na przykład, tak? Ale on na początku daje nam mnóstwo hajsu i mnóstwo bonusu do pieniędzy, zobaczcie. No, interes wielki też, bo on też ładnie duplikuje. I mamy elitarnego. No i tutaj już raczej nie będziemy oszczędzać. Chociaż wiadomo, że te obrażenia, gdybyśmy cały czas trzymali się wokół setki złota, a to jesteśmy w stanie zrobić mając dwóch mercenaries, bo jeszcze wyrzuca, to za na obrażenia zadaje. On tutaj by zadawał przy setce, powiedzmy średnio 100 złota, 200 obrażeń. Piękne na elitarnych, prawda? No ale teraz trochę poszukajmy jednostek, żeby jednak podbić nasze możliwości. Merchant ma teraz więcej HP, tak? Przypominam. Cleric Barrager. Dobra, będziemy szukać jakiegoś leczącego. Jest Thief! Oż kurde! Jakiego lubię. Deals jeszcze Chain 5 times. To jest piękna jednostka, jeszcze też jest Mercenary, tak? No i teraz będzie trudna sytuacja. Trudna decyzja. Być może któregoś Rogue'a będę chciał zamienić na niego, tak? Żeby dostać kolejnego Mercenary. Który to Rogue'i są? Te są. Czyli możemy pozbyć się Asasyna. To są lepsze obrażenia mimo wszystko, bo zadaje 100 obrażeń różnym jednostkom, tam 120 parę. Ten natomiast zadaje tym jednostkom jedną jednostkę, a piercing, czyli tym jednostkom, które trafi, zadaje obrażenia w czasie. A mamy już w sumie dwóch. Jakich mamy jeszcze rogów? Mamy jeszcze, czekajcie, tutaj to się sprawdza. Mamy jeszcze Outlaw, który wrzuca 5. Tier 2, Warrior i Rogue. Znaczy nie mogę się go pozbyć, ponieważ stracę Warriora, więc on odpada. No i sabotażysta, który też jest spoko, już jest ulepszony. Czyli wychodzi na to, że asasyna muszę się pozbyć. Biorę Thiefa w takim wypadku, który jest super, ponieważ on jest kolejnym mercenary, może się uda jeszcze jednego zdobyć, byłoby super, tylko zamiast kogoś innego oczywiście. No i Chain 5 times, czyli gdybyśmy chcieli jeszcze iść pod rogi, czyli jeszcze dawać więcej, że na przykład jest taki upgrade, jest taki przedmiot, że daje nam po prostu bonusy do ilości chainów. Dobra, mamy Outlaw ulepszonego, bardzo dobrze. To mi się podoba, szukamy dalej. Mamy kolejnego merchanta. Gdybym wziął tego minera, miałbym, zobaczcie, już 16% szansy na wypuszczanie zabawek. Ale muszę teraz przeżyć elitarnego. Co wydaje mi się, że nie będzie takie proste mimo wszystko. Który to w ogóle jest elitarny? Drugi elitarny jest chyba rozstawiające niebieskie. O kurczę, może nas szybko wykończyć, skubaniec. Trzeba jak najszybciej wykończyć bossa. Mam nadzieję, że jak najszybciej odpali się gambler i go po prostu zada mu takie obrażenie, że człowiek po prostu się kolega nie podniesie. Spróbujemy inwestować w merchantów też. Mamy hajs, więc możemy. Outlaw kolejny. Niech będzie. 69 zostawiamy. Squire, pięknie. O, gdyby jeszcze Squire. A nie, dobra, bo on nie ma bonusów. Za ulepszenie. Outlaw kolejny, dobra. Myślę, że tak do 50 spróbujemy dojść. Kolejny barbarzyńca. No, przed elitarnym trzeba się trochę po prostu... Dobra, merchant, trzeba się trochę nazbierać. Vulcanist, Flageland, deals damage, ok, wizard. Czy zostawiamy na 50? Czy zbijamy się do 40 jeszcze? Spróbujmy do 40. Jak to jest elitarne, to mamy kilka jednostek, które czekają na upgrade. No co, dobra, merchant, ok. Gambler, ok. No co, zbijamy jednak te hajsy dalej.
szukamy ulepszeń, szukajmy, bo jak nie przeżyję, to cały ten build pójdzie się krzanić. Merchant, Saikino, proszę bardzo, pull enemies together for 2 seconds. Fajny. Fajny, nie pod ten build, ale fajny. Sabotażysta kolejny. Nie idą mi kompletnie jednostki. Dobra, merchant. Your first item is always free. Ale jak to wezmę, to i tak będę miał mniej hajsu. Mamy merchanta ulepszonego. Wolałem ulepszyć, kurczę, Juggernauta, Barbarzyńcę, albo Squire'a, albo Gamblera. Nie udało się. Przed elitarnym. Jeszcze raz zaryzykuję. Dobra, 25, tak klasycznie. No dobra, wydałem wszystkie pieniądze i tu się już nie za bardzo opłaciło, no ale cóż, ryzyk fizyk, jedźmy. I miejmy nadzieję, że to przeżyje. Będę się starał na początku trzymać go blisko, a potem uciekać. Gambler, masz zadać mu potężne obrażenia, chłopie. Zanim on zacznie strzelać tymi cholernymi... O właśnie, tymi! Odejdź ode mnie! No niszczcie! Niszczcie typa! Też, no, wjechałem w bossa, dobra, wjechałem w bossa, zobaczcie, na ostro. I to przyniosło skutek. Widzicie? Huch! Dobra. Odetchnąłem z ulgą. Wbiłem się w niego. Assassinations. Crit from rogues. Deal damage, but normal attacks deal half. To jest świetne, jak macie asasynów, jak macie rogów na 6. Największa szansa na to, że kryty. Bo zwykłe podstawowe ataki będą zadawały połowę obrażeń, ale... Tylko nie wiem to... A, bo to się ulepsza. Potem zadają razy 8, a nie... Bo podstawowe za razy 4, tak? Blessing. Healing effectiveness. Enemies taking dot damage. Ale wiecie co? Mamy darmowego rerolla? To interesujące. To szukam lepszych. Defensive Stance, Gravity Field, Sorcerer, nie mamy żadnego, Payback, Enchanter. Rerolujemy dalej, szukamy czegoś ciekawszego. When a Voider dies, deals that... O tak! Dobra, im mniej mają HP, tym mają większy atak speed. No to Berserking może być spoko, biorąc pod uwagę, że my mamy... Czy mamy już 6 warriorów, czy jeszcze nie mamy? Chyba mamy 6 warriorów już, tak? Więc Berserking, wszystko co jest pod warriorów, im mniej HP będą mieli, tym szybciej będą atakować, może być spoko. To też jest super, bo to jest pod AOE. Czyli im więcej jednostek będziemy uderzać, zobaczcie, tym więcej. O kurczę, i teraz mam... Teraz mam zagwozdkę. Tu jest atak speed. Chyba wezmę rezonans. Magnetyczny. Dobra, biorę rezonans magnetyczny. I jeszcze zarobiliśmy hajsy. I mamy, no tak, mamy 50. Dobra, jest podsumowanie. No to ładnie. Myślę, że od razu wydam, wiecie co? Wydam 10 na to, żeby sobie tutaj zupgrade'ować to i ciśniemy. Bez wyboru jednostek, bo widzę, że są słabe. Teraz jesteśmy w stanie przejść, bo to jest zwykła fala. Więc uważam, że zwykła fala powinna dać radę. Pytanie tylko, jakie tu się pojawią typki. A widzę, że się losują różne typki. Niszcz typa. Fajnie byłoby mieć więcej mercenary, więcej hajsu. Więcej hajsu. To więcej możliwości. A tego lubię sabotażystę, tak? On tam zrzuca te swoje ziomeczki, te sumony swoje. O yes! No to teraz powiem szczerze, widzicie, wpierdzieliłem się. Sam, oj, sam środek. Dobra. No, o pięknie, widzicie jak oni to czyszczą? Właśnie o to chodzi, że teraz mam ten bonus, że im więcej jednostek, tym większe obrażenia. To może być piękne. Bo właśnie chodzi o to, że im więcej jednostek jest, tym większe obrażenia. Co też, co jest znakomite. I mam też odpychanie, więc tylko jeszcze znaleźć ten item, który daje możliwość, że jak walną przeciwnicy w ścianę, to wybuchają, to byłby piękny. Jest trzeci Squire. Ale Squire on nie daje bonusów, ale chcę go zebrać, chcę mieć Squire'ów wszystkich. Bo to jest świetny bonus, tak? Zobaczcie, plus 30 do wszystkiego praktycznie. Tak, tu mamy plus 20, potem jeszcze plus, czyli mamy plus 50. To jest niesamowite, to dla każdej. Teraz Barbarzyńca doszedł, bardzo dobrze. To Barbarzyńca postawimy na zewnątrz, ponieważ ma już więcej HP. Co tutaj dalej? Co tutaj? Vulcanist, Arcanist, Archer. Też chcemy znowu chcemy zbierać hajs. Więc im szybciej go pozbieramy, tym lepiej, więc myślę, że zostawimy to na razie. Chociaż kurczę. Dobra, rerolniemy do 50 i zobaczymy, czy się uda coś znaleźć. To jest zawsze ryzyko, tak? Wydam pieniądze, a się okaże, że niewiele przyjdzie, no tak jak teraz. I wydałem tę dychę i nic nie mam. No nic z tego nie mam, a wydałem dyszkę. Trudno. W takim wypadku lecimy do następnego etapu. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taka gra pod hajs. Gra pod warriorów. I troszkę w pomoc rogów, troszkę pomoc też... Odejdź. O, jestem po złej stronie mocy. Dobra. Atakujemy ich frontalnie. Bo mają najwięcej HP ci z przodu. Oj, oj.
dobra. No właśnie, nawet w takim wypadku, nawet jeżeli pójdą te zielone, które na mnie się rzucają masowo i spróbują na mnie wejść te zielone, o Jezu, to masowo ich niszczę. Czy wiecie, jaki jest minus tego, że odpychamy jednostki i nie mamy tego, że jak walną w ścianę, to giną? Że one właśnie odbite potrafią odbić się od ściany i zadać nam obrażenia fizyczne, tak? Od odbicia. Więc tu jest hajs, tu jest hajs. Nie zdążyłem go wziąć. Zauważyłem go za późno. Więc trzeba uważać. 83 jest priest. A mówiłem, że chciałbym pójść jednak w leczenie. Jest hard. No i pytanie, czy chcę jednak poświęcić jakąś jednostkę, żeby zacząć leczyć. No właśnie, mam ulepszone. Ah, your first item reroll is always free, bo mamy... Tak, mamy merchanta na poziomie trzecim. Wydawało mi się, ten reroll ma być za darmo, ale może rzeczywiście zawsze miał item. Może coś się zmieniło, nie wypatrzyłem tego. Ale okej, dobra. Item reroll zawsze free jest, to jest jego bonus. Priest będzie mnie, kurczę, kusił. Bo to zawsze to leczenie, create healing orbs, to leczenie, kurczę, spoko, szczególnie, że mamy jeszcze zaciąganie. Byłoby miło to mieć, ale musiałbym się pozbyć prawdopodobnie któregoś z mercenaries, ponieważ on tylko nie zepsuje mi buildu. No właśnie, ale Sifa bym nie chciał. Musiałbym w takim wypadku, wiecie kogo się pozbyć? Chyba Gamblera, chociaż on jest piękną jednostką. Musiałbym pozbyć się merchanta, ale mniej hajsu bym zarabiał. Mamy 15 poziom, więc niebawem już nie będzie sensu aż tyle zarabiać pieniędzy. Ale wiecie co, chyba próbuję dalej bez leczenia. Jest, dobra. To jest poziom czwarty, więc można by inwestować też hajs w sklep i mieć liczyć na to, że tak przebijemy sklep, że jak najszybciej będą wchodziły tylko trzecie i czwarte tiery. Widzicie, można przyspieszyć po prostu ten sposób sklep. 5 hajsu kosztuje takie jedno przyspieszenie, jesteśmy bogaci, moglibyśmy i będzie większa szansa na to, że na przykład taki thief byśmy dali radę tych tierów wysokich na zbiór, na przykład merchant, a już mamy, czekajcie, tier trzeci, na przykład juggernaut, tak? Czy mamy tu jeszcze highlandera? Mamy jednostki na czwartym tierze. Chcielibyśmy przyspieszyć sklep może w przyszłości. Tak? Ale to jest taki pomysł na przyszłość. Można by spróbować to zrobić. Assassin, Silencer, Vagrant, Beastmastera. Lubię Beastmastera, tak? Mieliśmy kolejnego Priesta, nie? Gambler. Dobra, mamy Gamblera ulepszonego już. Czy on w sumie, widzicie, też się nie ulepsza? No, on po prostu ma więcej HP. Blade. Wywaliliśmy Blade'a, no cóż. Znowu się pojawił. Minor Warden. Wardena dalej nie za bardzo rozumiem. Gambler kolejny. Wiecie co? To jest już... To jest tier trzeci. Ja już nie chcę chyba inwestować w gamblerów, bo musiałbym takich zebrać jeszcze 6. Nie wiem, czy jest szansa, żeby zebrać tyle gamblerów. Myślę, że gambler na poziomie drugim mi wystarczy. Hajs zachowam na inne jednostki. Szczególnie jakbym chciał podbić właśnie. Tylko będę chciał może rozwinąć sklep, więc może to by się opłaciło. A może nie. To jest hard, więc do 50 zejdę. Jest! Jest! Dobrze. Plague Doctor i jeszcze raz. Beastmaster. Dobra, zostawiamy 50 i zobaczymy, jak sobie poradzimy z hardem. No jesteśmy, zobaczcie, jak kolorowi. Wszystko żółte, pomarańczowe i czerwone. I kolorów nie pomyliłem nawet. Chyba. Także bardzo ładnie. No jest biały. Dobra, skubaniec biały już zginął. Jednocześnie chce się trzymać blisko nich i jednocześnie nie chce się trzymać blisko nich, ale zobaczcie. To jest zniszczenie. To jest piękne. Aha. Oj. Dobra, próbuję na razie robić taki... O, zginął, dobrze. Próbowałem robić akcję, żeby jak najszybciej po prostu... jak najdalej odejść od niego, bo wiecie, że on strzela te 3 kuleczki swoje i to potrafi robić... Potrafi zrobić różnicę. Dobra. Oj. Tam się coś odbie. Zaraz będzie w ogóle, wyjdą żółte jednostki, które same strzelają innymi jednostkami, więc trzeba uważać. Najgorsze jest, jak wystrzelimy te wszystkie swoje potężne ataki, AOE. Oho, o właśnie. Dobra, robimy ruch taki. Aj, trafili mnie jednak. Też mnie trafili, ale to jest ostatnia fala, więc przeżyłem. Sami potrafią we mnie strzelić. Berserking! Tak jest. Orb range. Ranger Arrows. Znaczy, możemy wziąć to, bo to jest piękne. Im mniej HP mają, to więcej obrażeń. Na przykład ten, zobaczcie, jak będzie napieprzał. Based on missing HP. Tak. No dobra, weźmy Berserking. No chyba weźmy, to są inne. No, szukałbym tego przedmiotu, który po odbijeniu od ścian niszczy przeciwników, bo to byłoby totalnie piękne.
Ale to jest dobry build pod Warriorów, których mamy 6, więc chcę. Chcę jednak to wziąć. A to też jest ma upgrade, okej. Okay. Od razu kupię. Zwykle mam dużo hajsu, to kupuję po prostu kolejny upgrade. Wiecie co? Zaryzykujmy. Tylko raz przeroluję. Dobra. I spróbujmy teraz przeżyć te fale bez upgrade'ów. Myślę, że sobie damy radę, a im szybciej dobijemy do 100, tym więcej hajsu będziemy mieli. I powyżej 100 możemy wtedy wydawać ile chcemy. A na koniec, przy ostatnich 2 falach oli dożyjemy, przy elitarnych, możemy już po prostu olać sprawę i sprzedać wszystkie jednostki, które są związane z produkowaniem pieniędzy. Nie musimy oczywiście, ale możemy. Tylko jeszcze trzeba dożyć. To wszystko może wyglądać pięknie. I teraz nawet wchodzenie na czołowe ma sens, bo im mniej HP mają berserkerzy, tym więcej zadają obrażeń, tak? To było najgorsze. Najgorsze jest wpadnięcie na minę, bo wtedy wszystkie 8 obrażeń w ciebie wchodzi, więc to był błąd. Mogłem zapłacić wiele za ten błąd. Uważajcie, nie wchodźcie nigdy na te miny. Bo to może was całkowicie zabić. Fajne jest też, jak naładują się. Najfajniejsze jest to właśnie jak ten. Jak przyjdą, naładują się wszystkie cooldowny moich bohaterów i walną za jednym razem. Dobra, mamy kolejnego outlaw. No i mamy 100. No i teraz będziemy zarabiać krocie. Teraz będziemy zarabiać mnóstwo hajsu. Sabotażysta kolejny. No dobra, do 90 możemy przeżyć. Gamblera na... Właśnie, teraz mnie zachęca do tego gamblera. To cast, atak... Kurczę, już bym miał drugiego gamblera. Wiecie co, może zainwestuję? Jednak w niego mam hajs. Mam jednego gamblera mniej, przez to, że tam wtedy nie wziąłem, ale zawsze mogę go sprzedać. Muszę pamiętać, że ja mogę sprzedawać te jednostki. Zarabiać hajs. Moi drodzy, robię ten test. Jeszcze jeden, jako że to jest zwykła fala, to jeszcze nie biorę, ale muszę uważać, bo ja potrzebuję ulepszać te jednostki, bo za chwilę oni z każdą falą mają coraz więcej HP. Tak to działa. Więc trzeba uważać. Można chcieć mieć strategię, to jedno, ale zrealizować ją porządnie, to drugie. A i właśnie. Źle zapomniałem o niebieskiej bombie zupełnie. O, jest niebieski znowu. Chyba dobrze teraz uniknąłem niebieskiego, ładnie się wkręciłem. Ale to właśnie to jest to, że teraz healer jest w ogóle niepotrzebny mi. Teraz w ogóle nie chcę healerów, ponieważ mniej HP u... I HP u niebieskich, wiecie co oznacza? O Jezu. Czasami ciężko zobaczyć. Dobra, ktoś mi tam zginął, ale oczywiście też odepchnął. Mamy w końcu ten bonus. Dobra. Au, 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 au. Pięknie. Trochę giniemy. Czasem. Ojeju, czekajcie, bo no właśnie, trochę giniemy czasem. Może jednak będę bardziej uważać. Co tu się wydarzyło? Aja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 j
hajsu. Mamy elitarnego. No to teraz już musimy się obkupić. Zrobić to najlepiej, jak potrafimy. Kolejny Outlaw. Szukamy. Squire. Highlander kolejny. Bardzo dobrze. Swordsman, Pyromancer, Witch. Jak ja lubię Witch. Lubię Wiedźmę, ale no. Może coś ulepszyć tutaj. Może tu ulepszyć bardziej. Może RVSIS ulepszyć. A może to. Wiecie co? Chyba zainwestuję. W ulepszenie tego. Gambler. Kolejny. Squire. Thief. Nie inwestuję teraz, tak? Teraz nie chcę tracić na to pieniędzy. No to jest czwórka, ale no... Bardzo ciężko jest złapać sześć czwórek jeszcze, kurczę, dopóki nie ulepszymy sklepu. Dopiero następne ulepszenie sklepu zwiększa do 20% szansę na tier 4 odpowiedni, więc no to jest coś za coś, coś za coś. A teraz mamy elitarnego. Zawsze elitarnym jest Trahio, a szczególnie to chyba jest elitarny teraz, który będzie... Chyba fioletowy, nie wiem, to ten co będzie wystrzeliwał mnóstwo małych ziomków. Trzeba uważać, barbarzyńca, bierzemy. Outlaw, bierzemy. Sabotażysta, bierzemy. Blade'a nie mam. Dobra, jest Outlaw ulepszony, więc myślę, że teraz możemy zawalczyć. Jeszcze barbarzyńcę zrobię. Dobra, chyba z 60 możemy spróbować. Mamy kilka jednostek poulepszanych, mamy barbarzyńcę. Ulepszonego. Juggernaut by się przydał, no. Ja by więcej obrażeń jeszcze... Czy to tych obrażeń to w sumie dwukrotnie wyższe, ale... Jakiś motor, nie wiem, czy go słychać było. Dobra, moi drodzy, lecimy. Zostawiam sobie sporo złota, ale wiecie, że to chodzi o to, żeby jak najszybciej, jak najdłużej trzymać powyżej setki, no bo mamy duży bonus za to. Jak najszybciej udupić typa. Nawet w niego wjechałem teraz, specjalnie, żeby go tutaj trochę potłamsić. Dobra. Strasznie dużo małych ziomków.
Chyba zrobiłem duży błąd. W tym momencie popełniłem poważny błąd. Za bardzo wjechałem w przeciwnika. Za bardzo. Mam nadzieję, że mam jeszcze jednostki, które potrafią zadawać obrażenia. O Jezus. Dobra, jedziecie w tego. Jedziecie w tego. Urna, jedziesz, felitarnego, jedziesz. Dobra, wjadę w niego jeszcze. Dobra, jest pięknie. Tylko teraz przeżyć te fale i będzie świetnie. Przeżyć, żeby były jednostki, które w ogóle potrafią strzelać. O Jezus. O mój Boże, jakie emocje. Chyba się uda. Mam nadzieję. Jest, ale popełniłem bardzo duży błąd. Za bardzo się wpierdzieliłem w elitarnego, ale chciałem go tak szybko usunąć. Eco Barrage. Wow. Piękna rzecz. Slows enemy, sorcerer spare, ranger auros. Nie, ale zobaczcie to. Szansa na stworzenie kolejnych AOE hitów po AOE hitach. A my mamy kilka tych AOE. Wszyscy przecież ci, wszyscy przeciwnicy, wszyscy, którzy są warriorami, zadają obrażenia obszarowe. Eco Barrage może być potężne. I mamy stówkę. I można by spróbować zadziałać, ale myślę, że możemy też po prostu zainwestować w to i zobaczymy, porolujemy troszkę, zobaczymy, co z tego pójdzie, wyjdzie. Sabotażysta. Dobra. Teraz pojawiły się żółte typy. Trzeba uważać. Dobra, spróbuję. Widzicie, na ryzyku. 80 zł. Mógłbym wykupić cały sklep i pewnie trafić na ulepszenia, ale no. Staram się jednak nie szaleć aż za bardzo. O, są żółte, no właśnie. Które potrafią potężnie walnąć inne jednostki. Dobra, dobrze, że żółty został ostatni, to nie za bardzo będzie miał co zrobić chłopak. Latają wokół niego te pociski. Dobra. Ojojojojoj. Uciekaj stamtąd, uciekaj Staszek. Pięknie. No miło by było razem z wami przy pierwszym podejściu przejść NG plus 3. Byłbym z siebie lekko dumny. A, widzicie. Trafił na szczęście w Warriora. A Warriory mają więcej defensa. Jeszcze mają bonusy za posiadania mało HP, przypominam, więc... O, pomarańczowych też nie lubimy, ale pomarańczowych szybciej da się wykończyć. No jeszcze mamy dodatkowe złoto, przecież przez to, że mamy Mercenaries, tak? Gdybyśmy mieli ich czterech, mielibyśmy jeszcze większą szansę na bonus. O, wo, 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 wo. No byłoby najcudowniej mieć ten przedmiot. Ja nie reroluję po niego, bo łapię inne przedmioty, które są dobre, o dziwo, naprawdę dobre przedmioty dochodzą. Niszczenie przeciwników jak dotkną ściany, ale można by przerolować całe pieniądze, wszystkie pieniądze i nie znaleźć tego. Ale to zaraz tak przyjdzie hard, więc będziemy po tym hardzie kombinować. No i zobaczcie, ile pieniędzy. I dalej jeszcze zwykła ta. Cały czas jeszcze zwykła fala. No dobra. Rerolujemy, barbarzyńca, bardzo dobrze, kolejny, rerolujemy dalej, teraz trochę sobie porolujemy, myślę, Juggernaut, bardzo dobrze, jeła. Okej, okay, Juggernauta, wiecie co, chyba przesunę teraz trochę bliżej, bo Highlander ma najmniej HP, zrobimy tak, miałem go mieć, dealing damage per second, ale teraz już chyba nie opłaca. Wszystkie jednostki oprócz Highlandera są ulepszone, więc myślę, że się nie opłaca. To jeszcze jest zwykła fala. Szukamy czegoś ciekawego. Spellblade. Patrzcie jeszcze, czy jakieś jednostki będę chciał wymienić, ale prawdopodobnie nie. Dobra, zachowujemy. Znowu zachowuję, tak? Ale no mamy je poulepszane, tak? No fajnie byłoby tego sabotażystę, zobaczcie, na poziom wyżej podnieść. No jeszcze potrzebujemy Squire'ów dwóch i barbarzyńców dwóch. Tak, Squire będzie ulepszony. Mega. To będzie zniszczenie. I tak będziemy musieli się obkupić w następnej rundzie. Pewnie znowu zejdziemy do 50 przy hardzie. Złota. Oczywiście najlepiej byłoby się utrzymać zawsze powyżej setki, bo to jest największy potem... Największy interes, tak? Oj, to jest 8 fal, dobra, bo potem będą coraz dłuższe te fale, tak? Tam 14 potrafi być potem z kubańcem. No sabotażysta zadaje jakieś tam obrażenie, ale nie jakieś powalające. Zielone się pojawi... Oj, no właśnie. Oj. Oj. Muszę pamiętać, żeby nigdy nie jechać środkiem. Coś mi zginęło. Nie wiem tylko, która jednostka. Być może Gambler? Nie, nie wiem. Nie pamiętam, która jednostka jest gdzie. O, jest. Gdyby one miały jeszcze jakieś ikonki na jednostkach, były jakieś małe ikonki, byłoby super. Wtedy wiedziałbym dokładnie, może jakoś tak delikatnie wiedziałbym, że który żółty, to który żółty, nie? A jak ładnie. Pięknie.
Cudownie. Za każdym razem jak chcę jakiś... No ale właśnie, w tej grze, wiecie, ja cały czas chcę zrobić build pod Beastmastera, ale no to muszą wyjść przedmioty. To muszą wyjść jednostki. I nie mogę mieć takiego buildu nagle zamienić teraz na Beastmastera, bo bym przegrał, nie? Hard, dobra. Sabotażysta, jest. Cudownie, sabotażysta. Mamy Explosion has 50% chance to crit, increasing in size and dealing 2x damage. O, piękna rzecz. Podbijemy może tu per unit hit. Create secondary, dobra. To jest potężne, w ogóle to wolę to ulepszyć. Dobra, teraz jest hard, to trochę będziemy kupować. Jest Warden, Fairy, Dual Gunner. Możemy podbić, tak? I mieć teraz większą szansę na trójki. Tylko tu mamy jeszcze, dobra, poziom czwarty. Tier trzeci. Tier drugi, tier drugi. Dopóki mamy największą szansę na tier drugi, musimy ulepszyć Squire'a i Barbarzyńca. Jak ulepszymy Squire'a i Barbarzyńca na maksa, to wtedy można zacząć inwestować w sklep. Myślę. Barbarzyńca. Dokładnie. Highlander nam się trafił. I to dobrze, bo tu już jest kolejny... No i zobaczcie te obrażenia. Juggernaut. Wezmę. Reroll. Do 70 myślę, że dojdziemy. Kolejny Barbarzyńca. I jest Barbarzyńca. I jest kolejny Highlander. O kurczę, wydać pieniądze na Highlandera, myślicie? Czy jesteśmy w stanie zebrać tyle pieniędzy, żeby ich poulepszać? Spróbujmy. Highlander kolejny. Squire. Nie no, kupuję. No póki mi się losują jednostki, to kupuję. Dobra, przy 50 zostaniemy. Ale to dobrze, bo poulepszały nam się jednostki. Myślę, że tego harda jesteśmy w stanie ocykać. Wszystko można popsuć w tej grze, jeżeli wpadnę w nieodpowiednie miejsce, w nieodpowiednim czasie, więc muszę uważać bardzo mocno. A to jest hard, więc no będą jednostki. Chyba w hardzie po prostu jest więcej fal i też większa szansa na regenerowanie się specjalnych jednostek. O właśnie, ależ pięknie. Uwielbiam właśnie jak jednostki... Dawaj w tego... O właśnie, to chciałem powiedzieć, bo ten pomarańczowy potrafi zrobić... Widzieliście co zrobił. Usunął mi jednego z najbardziej DPS-ujących warriorów. I to warriora usunął, zauważcie. O właśnie, te pomarańczowe potrafią zrobić zamieszanie. Potrafią. O, widzicie, tam się powtarzają te hity. I to jest piękne właśnie. Mamy znakomite bonusy. Wpierdzielam się w sam środek pomarańczowych. W oko. Dobrze, że mamy magnetyzm, moim zdaniem. Dobra. Szybko rozbiłem pomarańczowego. Żeby przypadkiem się nie obudzili. Dobra, niszcz go, bardzo dobrze. Pięknie. Wbijam w środek w nich, ale już muszę uważać, bo teraz wbicie w środek oznacza, że już stracę pierwszą jednostkę. Pięknie. I to powtarzanie, dobra, moim zdaniem mamy dobry build. Jeżeli tego nie spieprzę, to będzie naprawdę świetnie. Dobra, co mamy? Czujecie to? Wszystko praktycznie ma AOE damage. O mój Boże, jak pięknie. Amplify. To jest to, na co liczę. Szkoda, to nie jest Amplify X, ale chyba usunęli ten przedmiot. No szukam tego, że jak się rozbiją o ścianę, to zginą, ale no to jest piękne. Juggernaut, tak. Moi drodzy, od razu ulepszam to. Zaraz może ulepszę nawet na maksa. Squire, dobra, szukamy tych dwójek. Squire jest na maksa. Moi drodzy, słuchajcie. Sprawdźmy to. Poziom tier trzeci. Tier czwarty, tier trzeci. To jedyne, które... Tier czwarty, które są nieulepszane na poziom trzeci. To oznacza, że możemy zainwestować w sklep. Tak jest, na poziom czwarty i teraz rerolujemy i będzie większa szansa na to, że pojawią się tiery trzecie i czwarte. Możemy jeszcze ten sklep rozbić w przyszłości, jeszcze go bardziej usprawnić. Myślę, że tak nawet zrobimy, żeby mieć jeszcze większą szansę na to, że pojawią się te jednostki. Chyba tak zrobię. To jest regularne, ale zobaczę, 22, więc jeszcze tylko dwie fale zwykłe. O, jak mi przyspieszyło jakoś. Co on tak szybko biega? Ciekawe. Wiecie co? Chyba, że Squire ulepszony. Wydaje mi się, że Squire ulepszony też, bo on tam daje też bonusy do speed. Tak, do prędkości, jak jest poziom trzeci, więc to chyba jest to. No ale moi drodzy, to jest piękny build. To jest build tak potężny, że powinniśmy wygrać NG plus 3. Powinniśmy, jak nie zlamie. Wiadomo jak to u mnie jest, ale trafił idealnie w ryj. Wiecie jak to jest, ale zobaczcie, posiadanie Mercenaries, pierwszy raz gram na Mercenaries i tego złota mam tak dużo, że i ten Gambler też robi robotę na pewno. Tego ja nie widzę jak on uderza, bo Gambler uderza bez w sumie, no po prostu wali w jakiegoś przeciwnika pojedynczego, losowego, za te potężne ataki mnożone przez ilość złota.
Zobaczcie, co my to robimy. Jakbyśmy ulepszyli wszystkie jednostki na maksa i zostałoby nam z hajs, byśmy specjalnie ten hajs zbierali po to, żeby zwiększać obrażenia gamblera, który no potrafi one-hitować jednostkę. A jakby one-hitował, trafił w bossa? Oj, o właśnie. O, pięknie. 12 fal, ale radzimy sobie. Też dużo hajsu będzie z tego, bo no też mercenary mają bonusy. Mercenaries, czyli najemnicy mają bonusy. Ja pierdzielę. Bo więcej jednostek, to więcej hajsu wypadającego z przeciwników. Szczególnie, że mamy ich 4. Jest pięknie. Oby tylko to dotrzymać i nie popełnić żadnej gafy. Spójrzcie na HP moich jednostek. Praktycznie nieuszkodzeni. Praktycznie. Nic się z nimi jeszcze nie stało. Znakomicie. Dobra. Jest dobrze. 124. Mamy ulepszony sklep. Powoli się... Dobra, jest gambler. Bardzo dobrze. No i szukamy. Teraz na trójeczki... Mamy tych trójeczek kilka. Mamy Juggernauta do ulepszenia. Mamy też do ulepszenia gamblera. Jak te ulepszymy... Jest gambler. Widzicie? Miałbym plus jednego gamblera, gdybym wtedy zdecydował go wziąć, prawda? A nie wziąłem go. I teraz mogę zapłacić za to dużą cenę. Highlander kolejny. Dobrze, że się losujesz. Cieszę się z tego. Jest kolejny Highlander. Kupuję. To jest zwykła fala jeszcze, ale potem ostatnie fale już są elitarne, więc to jest chyba ostatni moment, kiedy nie chcę jeszcze wydawać wszystkich pieniędzy. Spróbujmy. Myślę, że dobrze nam idzie, tak? Poprzednia fala pokazała, że jestem praktycznie nie do zniszczenia, jeśli nie popełnię lamy. Muszę też cały czas inteligentnie, na tyle, ile jestem w stanie, manewrować moim tym... Snake'iem, bo wiecie, że można się wpierdzielić, tak? To już powtarzam za każdym razem, ale naprawdę trzeba na to uważać. Znakomicie. Oczywiście przed walką elitarną ulepszę wszystkie przedmioty też. To oczywiście zmniejsza moją szansę na wylosowanie jednostek, ale też no... Bo przede wszystkim ulepsza możliwości. Zobaczcie, ile tu jest fal. A z każdej fali... Oj! Wyciągnę sporo hajsu. Znowu. Niebezpiecznie, że obok żółtego są jednostki. No, teoretycznie już nawet białe nie są teraz problemem, bo szybko giną. Znaczy, dziwi mnie to, że czasami, jak przyjdzie czas na atak dla... Au. Przyjdzie czas ataku Warriora, to on atakuje czasami nawet puste miejsce, zamiast poczekać, aż będzie miał w okolicy... O właśnie, jakąś jednostkę. Ja cały czas zbieram ten hajs. Dobra, wleciało w niego, jest 9. fala. No to będzie długi odcinek, no. No kurczę, no wiecie, przy NG plusie i tym bardziej przy NG... przy plus 3, a tym bardziej przy plus 4 i dalej... To mogą być szybkie gry, to mogą być dwie gry, trzy gry nawet na jeden taki odcinek do 50 minut. No bo kurczę, poziom trudności. A tutaj, no zbudowaliśmy cudowny... Oj. Dobra, walnąłem w białego, żeby przestał strzelać, bo jak go odbijemy, to też nie używałem specjalnych zdolności, póki są trafieni, bo oni też są zastanowani, ogłuszeni lekko. 11. fala, to się nie kończy, ale mi nie przeszkadza. Gdzieś powinien być w prawym dolnym rogu, jeszcze widać, ile mam kasy zebranej. Byłoby chyba nie głupie widzieć, ile mam kasy, ale teraz walnęło. Cudownie. Cudowny... O nie! I to może być ten błąd, za który zapłacę, ale jeszcze wszyscy żyją. I oczywiście mają większe obrażenia teraz. Warriorzy. O kurczę. Dobra. Usuwać, niszczyć, dewastować. Wszystkie jednostki specjalne. Albo się od nich po prostu oddalić jak najdalej. Dobra, pozbieram jeszcze to złoto. Nie zebrałem jednego złota. Elitar, 163 złota. Widzieliście w ogóle takie złoto jeszcze kiedyś u siebie? Mieliście kiedyś tyle gotówki w tej grze? Ja nie. Kurczę, niesamowite. Elitarny. Teraz już nie ma się co zastanawiać. Teraz rolujemy po... Rolujemy po ulepszenie. Nawet nie zmieniam już teraz jednostek. No. Juggernaut, znakomicie. Szukamy dalej. No teraz wydamy mnóstwo pieniędzy na to. Thief. Kupię go. Ale to, wiecie co? No teraz chyba nie ma sensu. Ale zaryzykuję. Niech będzie. No, zobaczcie, no, Highlander, Juggernaut, tylko po jednej, Juggernaut, dobrze. Szuka, jest Juggernaut, znakomicie, jak on ma bonusy. Enemies pushed by the Juggernaut take damage if they hit a wall. O jest. To będzie coś, to zastąpi nam ten przedmiot. Bardzo ładnie. Patrzymy dalej, tylko oczywiście też może być tak, że nas ten elitarny jednak zdje. Biorę Sifa, niech będzie.
Szukamy dalej. Czego nam brakuje nam jeszcze? Jesteśmy bardzo blisko ulepszenia Highlandera. Quickly repeat the attack 3 times za 220 AOE damage. Przeliczcie sobie, jakie to są obrażenia. Jest Thief. No mimo wszystko dobrze, chyba że zainwestowałem. Jest elitarny, wiecie co? Dobra, jeszcze kolejny Thief. Dobra, i teraz zrobimy akcję taką, że będę chciał to ulepszyć. Trochę zmniejszą szansę na przyszłość, ale nie wiem, czy ja już teraz nie chcę, wiecie co? Tylko to też są obrażenia od Gamblera. No dobra. Widzicie, potrzebuję tylko jeszcze jednej jednostki stąd, więc jakby się wylosował... albo stay. Będzie pięknie. No wylosuj się. Jest Highlander. Znakomicie. Ależ to będą rozpieprze. Co to się będzie działo? I Gambler na maksa. Co on daje? Szansa na atak 3 times. Dobra. Okej, zostawiamy 30 i jedziemy na Litarnego. No takiej potęgi to ja dawno nie miałem. Możemy zainwestować też w sklep, żeby mieć większą szansę na to, że ten Thief się nam pojawi. Ale jednego tylko potrzebuję. Gdybym go wtedy tam wziął... Ale wiecie, to jest gdybanie. To jest gdybanie, to jest szukanie opcji... Wiadomo jak to jest, tak? Bardzo niego trzeba uważać, ale zobaczcie jak go zdjęło! Jego już nie ma! Jego już nie ma! To będą chyba najszybsze etapy ever, moi drodzy! Jego już nie ma! Zginął! Już deadu! Enchanted! Tu nie mam enchant, dobra, teraz mamy kiepskie. Defensive staff, dobra, znamy. Enemy when cursed, defensive stance, first and last position damage. Defense. No jest niegłupie, ale poszukajmy czegoś innego. Global defense, if you have one, nie mam enchanterów, ale właśnie to. Czekajcie, nie, mam Squire z enchanterem, tak. Właśnie Reinforce, zobaczcie. Miałem to poprzednio jak grałem, co wam pokazywałem screena. Reinforce da mi teraz 30 jeszcze procent dla wszystkich jednostek, jeśli mam przynajmniej jednego enchantera. Więc kiedy mam Squire'a, to jest idealna rzecz. Bo wszystkie jednostki będą miały jeszcze większe obrażenia. I od razu ulepszam to na maksa. Tak? Jest elitarny. Czy się uda jeszcze tego Thiefa zdobyć? Miejmy nadzieję. Zobaczmy. Jeśli się nie uda zdobyć Thiefa, to jest, moi drodzy, wszystkie jednostki na maksa. Gdzie jest achievement za to? Ulepszam to. Ulepszam to. Ostatnia. Jeszcze raz przejdę przez wszystkie. Zobaczcie, żebyście zobaczyli sobie, jakie mamy przedmioty. No po prostu... Ta walka powinna trwać chwilę. Nie na zasadzie, że ja szybko zginę, tylko że on padnie. No to jest chyba najlepszy build. A to wszystko przez to, że wziąłem tych najemników. To chyba najlepszy build, jaki stworzyłem w tej grze. Chwilę musimy poczekać, bo... O! Coś się wydarzyło. Trzeba szybciej wykończyć przeciwnika. Dobra, poszło, już go nie ma, ale straciłem dwie jednostki. Nie było to w 5 sekund, ale moi drodzy, jest wygrana. Mamy to! Badass Mode! Wszystkie na poziomie 3 achievement. Jest za to achievement jednak. I jeszcze achievement za 6 warriorów. I mam NG plus 4. Moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Piękna, ognista, można powiedzieć, ekipa zrobiła całkowitą rozpierduchę. Granie na merchantów, na gamblerów jest znakomite. Na dużą ilość, liczbę złota. No dużą, jak dużą, no to dalej policzalną. Na dużą liczbę monet i jest naprawdę fajną strategią. Sprawdziłem coś nowego i do tego jeszcze wygrałem. Jestem w pełni zadowolony po tym przebiegu. Mam nadzieję, że wam też się podobało, jak to wszystko wyglądało. Gra jest niesamowita, tak prosta, tak wciągająca, a tak intrygująca jednocześnie. Zobaczymy się jeszcze, mam nadzieję, w przyszłości w Snake RTX. Oczywiście patrzcie na harmonogram, bo teraz mogą się odcinki pojawiać bardziej nieregularnie niż co 2 dni. No i będziemy próbować też naszych sił na pewno na jednym z przyszłych streamów, zobaczyć jak to na streamie będzie wyglądać. Ja będę się, postaram się zmierzyć z NG plus 4. 11 jednostek, większy poziom trudności. Zobaczymy, że to w ogóle jesteśmy w stanie przejść. Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczyska. Cześć!